Dzień dobry, proszę Państwa. Lecimy na góry, ale nie takie góry jak Krakonosze albo Tatry albo inne, tylko tarnowskie góry. Dzisiaj 11 września i trzeci dzień tradycyjnych tarnogórskich gwarków. I gwarki to jest takie święto, można powiedzieć, miasta Tarnowskie Góry, które dzieje się już od 57 roku. Są różne atrakcje, takie festynowe, są też codziennie odbywają się różne koncerty. I chyba najważniejszym punktem jest taki pochód gwarkowski, którym po prostu ulicami miasta Tarnowskie Góry przemaszerowują różne historyczne, zasłużone dla miasta i tutaj dla całego regionu postaci. Ja przyznaję się ze wstydem, że mieszkając w niedalekim sąsiedztwie miasta Tarnowskie Góry, w życiu tam nie byłem. I dzisiaj postanowiłem naprawić ten błąd. Jadę. No jedyne, co na pewno mogło być lepsze, to pogoda, ale zawsze mogło być gorzej. A zresztą zobaczcie. Cóż no, co tu powiedzieć? Tu trzeba amfibii, nie rowera. 2 minuty temu odjechał autobus. Idealnie. No nic no. Spóźnię się trochę. Spóźniłem się paręnaście minut, ale widzę, że na coś tu zdążyłem. Jest prowadzona krowa.
znowu. Dobra. Ale już jest taki spagat. To jest szkoła, nie? To jest szkoła. Po pochodzie można kulturalnie, prawda, do sedlaczka, na lampeczkę winka z niemieckim żołnierzem. Czy ja dobrze poznaję Nikolausa Pierona? Całkiem możliwe. O kurde, cześć! Tarnowskie Góry to jest bardzo urocze górnośląskie miasteczko. Jakby ktoś jeszcze nigdy nie był jakimś sposobem, to nie tylko w Gwarki, ale ogólnie warto odwiedzić. No i mają coś, czego im bardzo zazdroszczę jako bytomianin. Czyli piękny, wielki ratusz na rynku. Teraz można pójść zjeść tradycyjnego górnośląskiego, tarnogórskiego oscypka. Można by, gdyby nie YouTube'owo-streamerskie zarobki. Jademy do domu. To oczywiście nie jest koniec atrakcji na dzisiaj, bo tu jeszcze będą koncerty, cuda na kiju. Także zwłaszcza jakbyście nie byli z Górnego Śląska, a we wrześniu odwiedzali Tarnowskie Góry, to na pewno warto na Gwarki w jeden dzień, aby wpaść, no a zwłaszcza, jak widzieliście, na ten pochód. Teraz tylko muszę się zgłosić do Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i wystawić fakturę za promocję miasta i wydarzenia. A tu przy okazji muszę pochwalić, że Tarnowskie Góry mają piękny budynek policji, aż bym się z przyjemnością dał stróżom prawa ująć. Ja widzę, że ten biedny budynek dalej stoi niekupiony. Słuchajcie, musicie jeszcze trochę pooglądać moje filmy bez adblocka i posubować na Twitchu, to na pewno niedługo będzie mój.